Witam serdecznie, Magdalena Bałkowiec. Zapraszam na najświeższe informacje. Za nami najważniejsze przemówienie czterodniowej konwencji republikanów w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Nie zabrakło polskich akcentów z kandydatem na prezydenta Donaldem Trumpem i jego prawą ręką J.D. Vance'em. Spotkali się przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastaleryk i Wojciech Kolarski. Na miejscu była również ekipa telewizji Republika. Nasza stacja pokazywała całe wydarzenie na żywo, jako jedyna telewizja w Polsce. We wszystkich rozmowach, które tutaj prowadzimy, Polska jest uważana za bardzo ważne państwo. Jesteśmy ważnym sojusznikiem, jesteśmy docenianym sojusznikiem. Więc to, co się dzieje dzisiaj tutaj w kontekście relacji transatlantyckich, w których Polska zajmuje tak ważne miejsce, to jest jednocześnie wielka pochwała konsekwentnej polityki prezydenta Andrzeja Dudy, prowadzonej od samego początku. Polityki, która sprawia, że przekonanie o tym, że współpraca polsko-amerykańska jest jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa, to nie jest puste słowo, tylko to jest rzeczywiście polityczna rzeczywistość. Widać tą rzeczywistość właśnie tutaj w tych rozmowach, które prowadzimy z poważnymi osobami z kręgu prezydenta Trumpa, z kręgu czołowych postaci amerykańskiej partii konserwatywnej, partii republikańskiej i tych polityków starszego pokolenia, jak na przykład Newt Gingrich, nestor partii republikańskiej, z przywódców partii republikańskiej w latach 90., ale też z politykami, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, którzy mają 30-40 lat, którzy stawiają albo pierwsze kroki, albo którzy budują dopiero dzisiaj swoje polityczne kariery. W pierwszym publicznym przemówieniu po zamachu Donald Trump mówił m.in. o powrocie do budowy muru na granicy, który ma chronić Amerykę przed nielegalnymi migrantami. Zakończę kryzys nielegalnej imigracji, gdyż zamknę granice i zakończę budowę muru, którego większość już zbudowałem. Budując ten mur, musieliśmy pokonać opór Kongresu i powiedziałem, okej, nie pójdziemy z tym do parlamentu. Nazwę to inwazją i zbudujemy z funduszy wojska z tych 800 miliardów. Powiedziałem, że wezmę trochę z tego, bo mamy do czynienia z inwazją. Dziś większość muru już stoi, bo powstał dzięki tym funduszom. Ursula von der Leyen, wybrana ponownie na szefową Komisji Europejskiej, dbała do tej pory o interesy niemieckie. Nikt rozsądny nie liczy na diametralną zmianę takiej polityki, a jednocześnie musi mieć świadomość zagrożenia dla interesów Polski, wskazywał dziś na naszej antenie europoseł Joachim Brudziński. Czy Niemcy nie mają świadomości tego, że to szaleństwo paktu Fit for 55, czyli ogólnie mówiąc, to szaleństwo Zielonego Ładu będzie skutkowało tym, że gospodarka niemiecka systematycznie przestawiana na źródła tak zwanej energii odnawialnej. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, dopóki nie przestanie świecić słońce albo wiać wiatr, bo jak się taka sytuacja zdarza, to wtedy natychmiast żądają albo od Francuzów energii z elektrowni atomowych, albo jak została, że tak powiem, na łopatki położona polityka wiązania gospodarki niemieckiej, gospodarki europejskiej wobec źródeł energii pochodzących z kopalin rosyjskich, takich jak chociażby gaz. I kiedy Putin ten kurek zakręcił, to natychmiast zażądali od Polski naszych rezerw gazu, tych, których sprowadzamy chociażby drogą morską przez gazoport w Świnoujściu, który to gazoport był oprotestowywany przez Niemców. Centralizacja Unii, to o co pan pyta, czyli zmiana traktatu, no też ma służyć de facto Niemcom. Już na sam koniec to bon courage, to remember Donald, pamiętaj, idziesz tam, ale masz wrócić tutaj jako premier. No, no przecież dzisiaj jak na dłoni patrzymy na to, co robi, a właściwie czego nie robi ekipa 13 grudnia w Polsce. I przecież w sposób tak oczywisty, że aż zęby bolą, podejmują decyzje albo nie podejmują decyzji, które w efekcie finalnym służą gospodarce Niemiec.
Zastępcy prokuratora generalnego Michał Ostrowski i Robert Hernand złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi i nielegalnie wybranemu prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi. Ma to związek z bezprawnym zatrzymaniem posła Marcina Romanowskiego, który finalnie we wtorek przed północą wyszedł na wolność. Sąd nie zgodził się na areszt, ponieważ polityk jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i posiada immunitet, który go chroni. Niezwłocznie wspólnie z zastępcą prokuratora generalnego Robertem Hernandem skierowaliśmy to zawiadomienie do pana prokuratora generalnego Adama Bodnara. Uczyniliśmy to dlatego, że w tym zawiadomieniu jako pierwszy, który miał dopuścić się przestępstwa na szkodę pana posła Romanowskiego, jest wymieniony pan prokurator generalny Adam Bodnar. Więc jednocześnie zwróciliśmy się dzisiaj w swoim oświadczeniu wspólnym, żeby pan prokurator generalny wyznaczył obiektywnego, bezstronnego zastępcę prokuratora generalnego do nadzoru nad postępowaniem wynikającym z tego zawiadomienia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby pan prokurator generalny był sędzią w swojej sprawie. Powinien to powierzyć któremuś z zastępców prokuratora generalnego. Mało tego, niezależnie od tego, że pan prokurator Korneluk nie jest prokuratorem krajowym, nie jest pierwszym zastępcą prokuratora generalnego, to zawiadomienie również dotyczy jego. Więc absolutnie, nawet niezależnie od funkcji, którą on bezprawnie sprawuje, nie powinien tego zawiadomienia nawet zobaczyć. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Za chwilę spotka się z Państwem ponownie Monika Borkowska i jej kolejni goście. Do zobaczenia.